Siemaneczko, moi drodzy, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek ze mną i Dragon Age Inkwizycja. So are you asking if everyone I know is a secret agent? Are there many tricksters in dwarven literature? A handful, but they're the exception. Mostly they're just honoring the ancestors. It's very dull stuff. Human literature. Now there's where you'll find the tricky, clever, really. Moi drodzy, co my tu mamy? Potężny doskok. Co tu my jeszcze mamy? Blackwella. Varika. Varik nie ma punktów. Solas. Błysk ognia. Rozpalasz przenikliwy ból w ciele przeciwnika, który wskutek tego ucieknie w panice. Może być. Czyste spalanie. Piromanta. Mamy punktów. Okej. Needful types. Curious. Not really. Dwarves write how they want things to be. Humans write to figure out how things are. Stróż z nieba. Czyż to jakiś quest? Mówienie na artefakty to mamy wykonane. Sprytne są te demony. Odszukuj Wirica. Niestety tutaj jest. A tu mamy jakiegoś przeciwnika. The Inquisition has a purpose your chief lacks. Join me. Help us stop the breach. Is this why the Lady of the Skies led me here? To help heal the wounds in her skin? Aye. I'll join you. Let me make peace with my kin and I'll find where you set your flag. Okay, mamy nowego sprzymierzeńca. Moi drodzy, gra mi się tak podoba, że będzie ukończona, nawet jakby to miało trwać 70 odcinków. Dobra, tutaj ogarnęliśmy temat. Zamknięte drzwi? W zasadzie to możemy się cofnąć teraz, aczkolwiek tu jeszcze są jakieś obszary, które nie zwiedziliśmy do końca. Chociażby tutaj, po prawej i po lewej stronie. Przejdźmy się z buta. Zobaczymy, czy tu coś nie zostało właśnie. Błękitny witrol. Tutaj są mury. Przydałoby się do obozu wrócić. Mamy butelek. Kamień lata? Matko, co to jest? Gdzieś jak ten piorun pierdyknął. A nie ma nic. Ale raf. Zawsze się muszę przyblokować. Ej, czekajcie, bo te drzwi są zamknięte. Muszę je chyba otworzyć. Z tego co wiem, to tam na górze jest
przełącznik. Po co ja tą bramę wcześniej zamykałem, to nie wiem. Aha, bo quest był. Okej. Okay. To tak. Mamy życia, ja nie chcę z nimi walczyć. Może się przeniesiemy do obozu od razu. Wiem, że was przynudza te zbieranie tego, ale... Chodź tutaj! Get over here! Pojedynkę to nie mają szans. Tutaj chyba nie ma przejścia. Jeszcze sprawdźmy tylko tutaj ten obszar. Iglica łez? Matko, co to jest? A, ducha nie przyciągniemy, no tak. Sprawdźmy ten obszar tutaj, bo nie byliśmy. I się zaraz wrócimy do obozu. Cztery doświadczenia. No widzicie, tu jest jakiś most. Ja tam nie byłem. Tutaj nie byliśmy jeszcze. Bań, taką umiejętność miał. To chyba jest piąteczka. Właśnie. Też mam taką. Będę gorszy. Szukajmy te chaty. Coś tu musi być. Właśnie. Coś mi tu gra pokazuje. Chyba w tym domu. To jest wkurzające. Kaspar wspaniały. Amulet potęgi, o proszę. Wiadomość od Lewisa Dyera. W wiosce nie jest bezpiecznie. Gin widział rogate potwory we mgle. Widzicie, coś tu mam. Trunki Stchec, smocze szczyny. Nazwa ta zapewne przenośnia, ale nikt nie wie tego na pewno.
Kamilata nas nie interesuje. Możemy się przenieść. A tu jeszcze moglibyśmy pójść zobaczyć. Przejdziemy szybciutko tam na drugą stronę. Jak już tu jesteśmy, to zwiedzimy całą okolicę. Bardzo proste te potwory. Pierdykło. Szukaj Widrisa. Panie, że ten Widris jest w miejscu dla nas niebezpiecznym. O, gdzieś tam statek jest. Tam jeszcze nie byliśmy. Co to jest? A, to jest nasz punkt. A, tu jest jakiś młyn. Tutaj nie byliśmy jeszcze wcześniej. Zobaczmy, co to jest. Zajmie, okej. Okay. Wiatrak wygląda na stary, ale solidny i utrzymany w dobrym stanie. Oczywiście wejść nie możemy do środka. You are quite the artist with that bow, Varric. Now Bianca does most of the work. You have to aim her precisely. I don't think I could do that. Too attached to hitting things with your fists? Exactly. I'm just being in the thick of it. I'll stick with bows. I really like having my own teeth. What is for example? One less to worry about. Dobra. Tu jeszcze możemy podejść. Przenieśmy się do obozu. Czego się nie możemy przenieść? A. Okej, już jesteśmy w obozie. Pomnik żołnierza. Ojojojoj, tu jeszcze mamy nieodkryte tereny. Spróbujemy się tam udać. Później spróbujemy, chociaż nie wiem, czy nie za wcześnie, wykonać to zadanie. Odszukuj Widrisa. I tu jeszcze nie byliśmy. Znaczy byliśmy, ale nie tutaj. A co nam ta mapa pokazuje? Aha. Dobra. Błękitny witrol. Lotus świtu. Tu mamy jakieś ognisko? Nie. Tu coś paliło. Tutaj mnie nie było. Tego co widzę. A, myślę, że sobie poradzą. Niepotrzebna im nasza pomoc. A my sobie tymczasem przejdziemy tutaj. Get over here, Mortal Kombat.
Właśnie, moi drodzy. Może niedługo zagramy w Mortal Kombat 10. Dobra, będziemy spoilerować. Mam jakiś hełm awanturnika. Zbroja, hełmy. O! 23 maksimum zdrowia. Załóżmy. Czekaj. Który hełm 23 zdrowia? Mocny kapelusz awanturnika. Czy siła woli 20. No tak, no to jest ten. Kurde. Bella Le Balance. O proszę, hełm gryfa, to używa on. Dobra, na razie to wszystko. Jak tam nasza mapa? Tu byłoby chyba wszystko, natomiast przydałoby się, moi drodzy, ogarnąć tą szczelinę. A, jeszcze tu można iść. Cholera. Przenieśmy się. I spróbujemy tutaj przejść. Tak, tędy nie przejdziemy. Przez wodę. Zdaje się, że tam byliśmy, ale coś nam nasza mapka chyba kłamie, bo teren jest nieodkryty. Byliśmy, ale chyba wycofaliśmy się, z tego co pamiętam. Tak czy inaczej, lecimy, zobaczymy co tu jest. Granitowy cypel. Może coś tu znajdziemy. Zapieć jakiś błękitny witrol. Dobijcie go, dobra, dzięki. No proszę, tu jeszcze jest jakieś przejście. Tutaj na pewno nas nie było. O shit, niedźwiedź. No tak, fajnie by to było, gdybyśmy niedźwiedzia przyciągnęli. Nasze postacie trochę awansowały, myślę, że nie będzie większego problemu z pokonaniem niedźwiedzia, no właśnie. Już leży i kwiczy, a tu ma, moi drodzy, punkt, którego właśnie szukałem. Granitowy cypel. Mamy 3 punkty na 4. Przypuszczam, że ostatni jest... Ostatni punkt jest koło szczeliny. Czekajcie, gdzie tu idziemy? Aha. O, jakieś wejście. Czekajcie, zobaczymy co tam jest. Skrzynia. Odkrycie zaklinacza. Chyba tyle.
Okej, możemy się wracać. Wystarczy tych kamieni. Dobra, spróbujemy tą szczelinę ogarnąć. Czy tu się przeniesiemy szybką podróżą? Możemy się przenieść szybką podróżą. Glisty Guy. W zasadzie to już jesteśmy na miejscu. Zrobimy save'a. Spróbujemy tą szczelinę zamknąć, aczkolwiek, moi drodzy, można by tutaj pójść naokoło i wykonać tą misję. Tam co było za przejście? Czekajcie. Bo tu jeszcze nie byliśmy. Ale nic szczególnego. Tylko mi nie mówcie, że oni poszli tam walczyć. Nie, lecą, biegną za mną. Kurczę, gdzie to zadanie jest? Chyba ominąłem go. Dobra, lecimy. No, dajesz, dajesz, kurde. Patrz. Czego ja mogę te szczeliny kuźwa zamknąć? Demon rozpacz. Kuźwa, pieprzone ożywienie, więc musimy go zaciakać. On, Werik, niech pruje w rozpruwacza oraz ten. My sobie tu z nim poradzimy może jakoś. Kurde. Dobra, dajemy, daje, dasz, dajesz. Kuźwa, jeszcze coś? Ładuj, ładuj. Padła, dobra. To jeszcze. Zamknijmy tą szynę w cholerę, raz. A dobrze, jest. Jest, moi drodzy. Udało się. Szczelina na mokradłach, zadanie wykonane. O, i mamy punkt czwarty.
punkty orientacyjne na jałowych. Zadanie ukończone. Okej. Okay. Jeszcze nam tu zostało jedno zadanie. Sprytne są te demony. Dzięki apteczkom oczywiście daliśmy radę. Odszukaj Wirca ze znalezionego na mokradłach dziennika. Wynika, że po okolicy kręci się niezrównoważony apostata imieniem Widris. Wszystko wskazuje na to, że wszedł w komitywę z jakimiś demonami i może być niebezpieczny. Kurde. A, czy on może chodzi po tym obszarze tutaj, dobra. Nie chodzi koniecznie o ten punkt tutaj na mapie. O, coś tu jest. To nie jest Wiric. Zobaczmy tutaj. O, coś tu jest. Zapiski na temat gwiazd. Ja chcę z wami walczyć. Myślałem, że to on jest. Troszkę wyszliśmy poza obszar. Musimy się wrócić. Go nie widać. Tu w środku musi być, tylko że kurde, no co? Już tam byłem. Tego nie widać. Może tu jeszcze jest jakieś przejście. Gra nam się zapisała. Ale co? A, tu jeszcze jest jakieś przejście, widzicie? Dobra. To na pewno będzie tutaj. Ktoś tam szedł. Okej, okay, idziemy tym tunelem tutaj. A, ukryty obóz apostów, moi drodzy, jest. Jest i nasz bohater. Myślę, że sobie poradzimy z nim. Bez apteczek. Mamy sobie dwie apteczki jeszcze, dobra.
mnie zwolnił skubaniec. Merk, kurde, nie żyje. Atakujmy tego dupka. Kubaniec użył tarczy Pieron. Zbroja czaromista straży. Dobra, ukończyliśmy zadanie. Dobra. Kurczę, ekwipunek jest pełny. Teraz pytanie, co my tu możemy wyrzucić? Kurde, trzy rzeczy jeszcze mogę zabrać. Tylko Mac. 49, 57, 60, 62. To możemy wywalić, zniszczyć. A to są obrażenia pokazane, jakie zadajemy. Może z akcesoriów coś pójdzie pod młotek. Dziesiąty poziom, ładnie. Co to za zaklęcie ochronne? Taki to był skubaniec. Schował się między skałami. Moi drodzy, wszystkie zadania wykonaliśmy z tego, co widzę. Zamówienie na artefakty jeszcze. A zamówienie na artefakty to jest chyba nie tutaj. Wracamy do sali narad. Blackwell, o. Coś od nas chce. Maker, look at it. So much easier to ignore when it's far away. And to actually walk out of it, to be that close. It's right there. We could take a trip if you're that curious. I'm gonna have to decline. At least until I learn more about it. The breach, the divine's death, the wardens. It doesn't make sense. There's so much we don't know. Your experience with the wardens will certainly be useful. Mostly the treaties, I expect. Old parchments you're welcome to. What about you? How do you fit into all this? I just want to help stop the war, try to put things back in order. A worthy goal, one I'm happy to support. For me, I'll be satisfied so long as we find the bastards that killed the Divine. They owe us some answers. Okay. Możemy zmodyfikować broń. Tu
którą używamy. Runa trzonek. Czekajcie, aby to jest 11 poziom. Ale nie możemy tej broni zmodyfikować. 121. Czego ja tego nie mogę założyć? O proszę. Czekajcie, po Cassandrą przecież ja nie gram. Po Blackwellem. Właśnie. Tak czy inaczej, musimy to posprzedawać trochę. Kupiec. Tutaj jest kup, sprzedaj. Sprzedajmy te rzeczy najmniej cenne. Moc duchowa, matko. Tylko mak. A też forpoczty, pancerz, łowcy. To sobie zostawimy zaraz. Zobaczymy, jak tam nasi bohaterowie. Zbroja. My mamy arcymistrzowską. Jest wzmocniona, aczkolwiek nie jest lepsza na pewno. Blackwell. A? Zadamy temu. Masz tą zbroję. Dla Varika. Właśnie ten pancerz. Będzie lepszy. Dla mnie już mamy. Vivain jeszcze. Może być ten pancerz. Okej. A z broni. Nasty poziom, 45 obrażeń tylko, kurde, jaka kicha. Ale kicha, ja pierdziu. Możemy to posprzedać w takim razie, wszystko co zostało z pancerzy. Dar ojca, o matko, co to za przedmiot? Unikatowy. Wielki topór. Zamówienie na artefakty. Sprawdźmy, czy to... Kurczę, gdzie to wykonywaliśmy?
To kurde, musimy się wrócić w takim razie. Co to kurde nam zlecił to zadanie? A, tu mamy te zamówienia. Historia Fereldenu. Okej, okay, krasnoludzka łamigłówka. Krasnoludzka łamigłówka receptury. Czyżbyśmy wykonali to zadanie? Kamień lata, jałowe mokradła. Mamy kolejne zadanie, ale to już mamy zebrane. Też możemy wykonać. Już wykonywaliśmy, dobra, to nieważne. To chyba w nieskończoność tak można robić. Udajemy się teraz na naradę wojenną. Zobaczymy, co nam nowego się pojawiło na mapie świata. Tajemnica znajomości Inkwizycja. Lepsza koordynacja i infrastruktura. Szczegółowa znajomość przeszłości Threads udostępnia nowe opcje dialogowe związane z historią i zakonem. Zwiększa o 50% punktów doświadczenia otrzymywane za dodatkowe wpisy do kodeksów. Szczegółowa znajomość polityki retoryki tych, którzy używają jej najlepiej, udostępnia nowe opcje dialogowe związane ze szlachtą i polityką. Zwiększa bla bla bla. Co by tu wybrać? O, cokolwiek wzrok.
Weźmy coś może z wojska, ja wiem. O, zwiększa o 4 maksymalną liczbę mikstur, które może przynosić drużyna. Schemat magów. Wielu magów z różnych stron Thetz dołączyło do Inkwizycji w nadziei zyskania spokoju i ochrony. Nie. Weźmy te więcej mikstur, to się nam na pewno przyda. Moi drodzy, na tym etapie gry kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Hej, hej.